Hola kompanie Ross, mną Bra Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Twierdza. Edycja ostateczna. Misja ósma będzie przed nami. W ogóle to chyba zapomniałem życzyć szczęśliwego nowego roku w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że poprzedni odcinek, jeżeli dobrze kojarzę. Znaczy, może nawet jeszcze jakiś... Ja już nie wiem, już się pogubiłem. Chwila, 25 był na pewno pierwszy odcinek, pierwsze trzy misje, nie? To był pierwszy dzień świąt. 27, 9, 31 to był czwarty odcinek, czyli misja piąta. Dobra, nieważne. W każdym razie szczęśliwego nowego roku. Jeszcze myślę, że nie jest za późno. Przez pierwszą połowę grudnia jeszcze... Nie grudnia, tylko stycznia. Jeszcze nie jest wstyd mówić szczęśliwego nowego roku. Jeszcze jest git. Także przechodzimy do kolejnej misji. Misja ósma. Handel z diabłem. Dotarła do ciebie pilna wiadomość od Ser Długoręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z lordem. W końcu spotkałeś posłańca od Ser Długoręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak na nasze ziemię. Musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Diok Bauergard, zwany Wężem, wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy armię oblężniczą szczura, Bauergard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię szczura. Uprawiaj więc chmiel i wasz piwo, a później wyślij je wężowi. Ale strzeż się, niełatwo będzie ci zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy. Skorzystaj ze wszystkich środków, które masz do swojej dyspozycji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz się nawet posunąć do okrucieństwa. Armia szczura musi zostać rozbita. No nie wiem, czy będzie jakoś trudno, niełatwo zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy, no nie wiem. No w każdym razie tutaj, jak widzicie, zwiększając poziom trudności, nie zwiększa się ilość wymaganego piwa, które musimy zebrać. Będzie się to zwiększało w troszeczkę inny sposób. Żadne tam od podpowiedzi, nic takiego mnie raczej nie interesuje. Bardzo trudny, wchodzimy. I ta misja akurat na bardzo trudnym nie jest wcale taka easy. Tutaj można się wypieprzyć. Zrobimy tak. Zrobimy pierwszą farmę chmielu. Wiecie, pszenicy, przepraszam. I od razu tutaj jacyś derwale. I tam też ze trzech. I tutaj ze trzech. I tam ze trzech. Co zatem idzie, domeczek jakiś by się przydał. Tutaj można w ogóle te targowisko postawić po raz pierwszy. Mamy do czynienia z targowiskiem. Możemy łuki kupować. Dobra, no. No kupię. Kupię te łuki. Tutaj sobie zrobimy składzik trochę większy. Może być nawet tak, nieważne. Nie przeszkadza mi to. Wiadomość od szczura. Głupcze! Niebawem zapłacisz za wtrącanie się w sprawy, o których w ogóle nie masz pojęcia. No nie wiem, kolego. Dobra, zróbmy sobie takie coś. Kupmy sobie tych łuków. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Zróbmy więcej łuczników. W ogóle łuczników to mogę dać tam. Niech oni już wcześniej zaczynają strzelać ze wzniesienia. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Wyruszamy.
Potrzeba nam nowych, rekrutów, sir. Dobra, do tego łuczarza by chciał gościu wejść. Oni nie chcą schodzić na dół, przez to, że tam nie mają miejsca. Ruszamy natychmiast. Dobra, niech się zmieni w tego łuczarza. Jakbym tak naprawdę na upartego, to mógłbym tutaj się odgrodzić nawet teraz jeszcze. Wojska szczura atakują. Tylko problem w tym, że... Czekamy na rozkazy. Że tutaj jeszcze jest przejście, ale dobra. Może zdążę coś tutaj skleić. A to was wtedy na bramę. Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. No i dobra, i teoretycznie udało się odgrodzić. Panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. To jest bardzo trudne, nie? Tak. Dobra. Gościu tutaj z pszenicą sprawda padł, ale pszenica zdążyła wyrosnąć. To jest bardzo ważne. Nie da się w tej, na tej misji chyba zdążyć pszenicę jakąś sobie dostarczyć, bo to był pierwszy budynek, który postawiłem. Pierwszy gościu, który poszedł do pracy jakby, a i tak nic nie zdążył donieść. Więc... no jest jak jest. O nie, a mi drwali zabijają. Halo. Proszę przestać. No nie, no kolejnego. 24 drewna poszło przez to się kochać. Ale ten chociaż dojdzie. Dobra. Niech już idzie tam do tej pszenicy. Ja bym chciał... więcej tego tutaj. Dobra. Łucznicy w gotowości. I teraz tak. Bym chciał tutaj trochę poburzyć to. Bo tutaj się da magicznie zmieścić kamieniołomy. I to aż dwa. Na górze. O czym kiedyś nie wiedziałem. Aż dwa kamieniołomy można tu wsadzić. Kto by się spodziewał. Tylko teraz tak czy siak to trzeba zategesować. Tak, żeby przejścia nie było. Tak, mogę zategresować tutaj. Okej. Okay. Dobra, na razie prowizorycznie takie coś. A i więcej ludzi potrzeba, dobrze. Rozumiem. Tylko, że teraz tak. Żarcie pewnie jest problemem, więc... coś do pszenicy. Wiecie, do mąki już na tym etapie. Stan skarbca bez zmian. Bym przebudował znowu ten. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Potrzeba złota. Nieprawda. Dobra. Potrzeba jeszcze dwóch osób. Potrzeba jeszcze jednej osoby. Okej. Okay. Dojdą tam sobie na spokojnie. I tutaj z tego co kojarzę, do tego będą mieli dostęp od wewnątrz. Nie będą musieli jakoś tam naokoło. Czyli tutaj w ogóle nie muszę kamieniołomów wstawiać, marnować jakby tam miejsca. Znaczy się, no i tak bym nie zmarnował, jakbym postawił kamieniołom idealnie powiedzmy w tych kamieniach. To mi to wcale nie odbierze miejsca tym jakby moim polom. Tam jeszcze można by dać chmiel na przykład, tam mogę dać. Niech se będzie. Tam później pewnie jakieś kamienne coś tam powymyślam. Tutaj jakąś bramę, tutaj jakiś murek, tutaj jakaś brama, murek. Tutaj może jakieś wieżyczki jeszcze porobię drewniane. Ale na razie niech będzie. A. Sir, spichlerz złoto wpływa do naszego skarbca, sir. No właśnie, teraz tak. To spichlerz bym chciał... tak, powiedzmy. No to chyba krzywo. Dobra. Takie coś niech będzie.
Może być. I w razie czego jeszcze więcej pszenicy tutaj jakoś. Farmy pszenicy mogą być budowane tylko w dolinach. Tak, tak. Farmy pszenicy mogą być budowane tylko w dolinach. Ach, taka szkoda. No z 5 do pszenicy powinno wystarczyć, reszta chyba już może pójść w chmiel. Tak za dużo nie zmieszczę. No tu teoretycznie by się dało. Żołb w armii ciągle rośnie, dlatego będziesz musiał dostarczyć mi więcej piwa. To przecież uczciwa prośba, nieprawdaż? Okej. No i tutaj jeszcze korci, tylko że w tym miejscu to akurat bym chciał jakąś bramę już mieć. No zobaczymy. Na razie to, co ja tu zbudowałem, ta obrona, to mi w zupełności wystarczy. Ten pierwszy atak jest właśnie taki straszny na tej mapie. Gdybym nie skorzystał z targowiska, to też się da to zrobić, nawet bez strat jednostek. Właśnie dzięki temu, że się zdążyłem zabudować palisadą, no to nie potrzebowałem tych 10 łuków tam kupować, tak naprawdę. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Ludzie cię kochają, tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Tak, niech będzie. Dobra. Nie no, bułki raczej wyrobią. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Mogę zostawić jak jest. Dobra, i teraz gościu chce ode mnie 15 piwa, nie? Nie 10. Czekamy na rozkaz. Dajmy jeszcze domek. A, możemy tutaj przejść do tych rzeczy nieprzyjemnych. W sumie nigdy tak nie grałem na tej mapie. Mógłbym to zrobić. Ale czy ja chcę? Dokąd idziemy? Włócznicy. Czekamy na rozkazy. Ja w sumie to postawię tutaj jeszcze jedną tę farmę chmielu. Jakbym chciał jakieś tutaj bramy. Grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Bardziej wysunięta by musiała być. Chyba że olać w ogóle bramę, bo szczerze to po co mi tam. Po co mi tu brama jest? Tutaj mogę zrobić jedną, bo faktycznie tutaj gościu będzie przechodził. Tutaj bramę mogę mu dać, ale tutaj mogę ciapnąć po prostu mur, tutaj mur. I szluz. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Tak? Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Można by dać tutaj jakieś wieżyczki. Tutaj. A tu nie mogę, bo jakieś nierówności pewnie mają. Spróbujmy tak zrobić. Aha. Jak będzie. Wojska szczura atakują. To jest chyba dokładnie takie same, co poprzednio. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Jakieś polecenia? Dobra. Więcej do łuków. Może być tu, żeby tu mieli przejście. Dobra, mamy pierwszy chmiel, to możemy tam coś, a czymś tutaj tworzyć. Jak będzie jakoś tam. Czekamy na rozkazy. Może w razie czego tak zrobimy. Nasz skarb pustoszeje. A no i przydałoby się w końcu te byczki tutaj jakieś, żeby ten kamień znosili. No to będą mieli naprawdę tak blisko tego składu, że na pewno po jednym wystarczy. A. Niszczą farmy. Cholery. Wróg został pokonany. No i dobrze. Wypierdzielać moje bagno. To bagno. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie.
Nawet coś mi tam uszkodzili. Czekamy na rozkazy. Dobra, troszeczkę was tutaj przearanżuję. Może po czterech będę dawał jednak na te wieżyczki, żeby mi było prościej i szybciej, bo na tej misji piątej się tak bawiłem niesamowicie w to, że... Na czterech to jest... Jakieś pole czekamy na rozkaz. Od razu. Wyruszamy. Na easy. Łucznicy w gotowości. I tutaj jeszcze dziewięciu. Wyruszamy natychmiast. Mój łuk będzie ci. I tutaj widzę ósemka. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Wyruszamy. Dziewiątka. Dobra. Na razie taka obrona w zupełności wystarczy. Jak już ten kamień się zbierze, to mówię, tutaj przejdziemy. Przeniesiemy się z kamiennymi do przodu. Jeszcze później te wojska węża dojdą. Też bardzo trudna misja, żeby zrobić bez strat jednostek swoją drogą. Już tam zmierzamy. Jakby co? No widzę, że ten chmiel się zbiera. To dobudujmy tutaj trochę tego. Możemy to tak zrobić. Mąka się zgadza, więc... Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Spoko. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkazy. Prawie nie mamy już żywności, sir. Czekamy na rozkazy, tak? Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Cały plon stracony, sir. Och, nie. Tylko nie okropna choroba. Może być tak. Kolegę jakiegoś poproszę. Ano tu. Czy tutaj przejście jakieś jest? Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk Szczura, nie ma, nie? Który zmierzał w tę stronę. Już tam zmierzał... Wiem, że oryginalnie też się dało tych nierówności pozbyć, stawiając coś przy tym i to wtedy znikało. Panie, nie możemy tam dojść. Ale teraz widzę, że nie ma. A tu? Nie, dobra. Żeby się nie okazało, że stąd... Nie możemy tam dojść. Panie, nie możemy tam dojść. Można tu na mur, ale no nie, no nie można. Dobrze. Dobra, wracaj się do środka. Mogę tutaj jeszcze jakąś wieżyczkę? Mogę. To zrobię. Jeszcze tam coś mogę dać. To chyba już nie bardzo. Wojska Szczura atakują. Dobrze, dobrze, niech atakują. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. O! Przepraszam. Wyruszamy. Większy chyba już trochę, co? Czy to jest to samo ciągle? Ale sprawdziłem w końcu, czy tu jest przejście, bo jakoś tak się zaabsorbowałem tym tutaj, że zapomniałem o tym. Jak tam piwo? Tak sobie. Co tu niszczą znowu? No nie, miał. I to aż dwa... Trzy!
3 farmy chmielu zniszczyli. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Wy cholery. Nie można tutaj tego zbudować. Świat do reszty oszalał. Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Dobra, dawaj mnie tu strzelca. Łucznicy, panie, nie możemy tam dojść. Tam sprawdzić trzeba. Tu jeszcze chciałem wieżyczki porobić. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No może być... Może być tak. Tu wystarczy, tak? Tu też. I tu też. I damy sobie takie coś, takie coś, takie coś i takie coś. Gitara? Gitara, nie? I tam 20 łuczników. Będzie sobie elegancko. A może spróbuję tam znowu piątkami, bo te wieżyczki są pojedynczo ustawione, więc nie powinno być problemu, żeby to ustawić. Nie będę się z tym męczył. Czyli z shiftem możemy piąteczkę. I będzie dobrze. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Dobra. Ty, jest tu przejście? Nie ma przejścia. Panie, nie możemy tam dojść. Dobra, no to gitara. Trzeba się tego tutaj pozbyć teraz. Jakby to tu zrobić? Tak jak zwykle robię, czyli tak byle jak pewnie zrobię. Coś takiego. No już ten kawałek muru tam tak mi w 5, nie w 10. No ale no dobra. Niech będzie. Takie coś. Nie wygląda zbyt ładnie, ale... Ale jest. Zrobimy schody tutaj. Jakie to paskudne. Da się tam w ogóle ustać? Jest ten łucznik. Łucznicy w gotowości. Tu może, tam nie. Tutaj nie da się. Ruszamy natychmiast. Skoro tu się nie da, to pozbędę się tego. Jeszcze widać, że taki zacieniowany bardziej ten kawałek, nie? Ale tu może. Tutaj stwierdza, że... Już tam zmierzamy. Że się da. Ale ciekawe jestem, czy stąd tam schodzi, czy musi... Na ten, który jest troszeczkę niżej, tak? Ruszamy natychmiast. Tu już za wysoko. Czyli ten ruszamy. Jeden kawałek tutaj ratuje sytuację. Burze zrujnowały moje hrabstwa. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać grosiwa na zaciąg. I nagle 20 tego piwa chcę ode mnie. Frajer. Dobra, dawać jeszcze piątkę. Git. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, wyruszamy. Dobra, tutaj jeszcze miałem coś skombinować. Co? Tej bramy tutaj żadnej nie będę wciskał, nie? No tak bardziej wysunięta to... No mógłbym. Nie potrzebuję, ale... Może być. Dobra, starczy. Tu już blanki będą. Mhm. I teraz tutaj... Tak jest, tak się to... Jakoś dziwnie ten teren tutaj łączy, że nie ogarniam... Dokąd mam robić mury te kamienne. Wiadomość od twojego skryby. Niepokojące wieści, ser. Duke de Truff, zwany Wieprzem, właśnie zagarnął jedno z neutralnych hrabstw. A co w tym niepokojącego, skoro z neutralnych? Co nas to obchodzi? Dobra, może być... Nie wiem, tak zrobię? O. Tu już niepotrzebne. Tak może być, dobra. No i jakieś tam schodki. Git. No i szluz. Dobra, to co ja tutaj wymyśliłem, to niech zostanie sobie.
Po prostu trzeba tych łuczników więcej zebrać i dać na te przednie, na przednią linię obrony. Tak naprawdę właśnie trzymając taktykę obrony bardziej tak w głąb jest chyba łatwiej bez strat to zrobić, bo jak tutaj wystram łucznikami i tu się taka cała armia pojawi, no to coś tam na pewno padnie. Jeszcze masa katapult będzie. No ale dobra. Mury są w miarę grube. Damy radę. Znaczy się, no nawet jak się tu przebiją, to jeszcze tak będą mieli to tutaj do rozdupcenia, więc na pewno będzie dobrze. Już tam zmierzamy. Mhm. No fajnie to wygląda. Tam jeszcze można, bo tu na. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. O, a czym mogę handlować, przypomnijcie? Kamień mogę automatycznie sprzedawać. To ja poproszę. Nie, automatyczne zakupnie. Potrzebuję zrobić tak, żeby było na przykład nie więcej niż 40. Drewna, no powiedzmy nie więcej niż 100. O. I skład zapasów już nie jest zapełniony. Dobra, piwo zaraz się zrobi do questa. Czekamy na rozkazy. Ruszamy. Tam więcej strzelców możemy napakować. No to tutaj bym może wyłożył strzelcami tymi od węża po prostu. 20 będzie. To jeszcze można by. A jak w ogóle z bułeczkami? O właśnie, z bułeczkami. Tu widzę, że tak średnio. Trzeba tu coś więcej porobić. Może tutaj też tak powciskam. Nie, chwila, chwila. To z tym jednym to przesadziłem. Tak ma być. Tak. Może trochę przejść im poblokuję, ale... Ale akurat w takie strony, w których jakoś bardzo ich nie potrzebują mieć. I więcej ludzi. Nie można tutaj tego zbudować, twojego skryby. Zgromadziliśmy piwo i wysłaliśmy je wężowi. Miejmy nadzieję, że wkrótce nadejdą obiecane posiłki. No liczyłem na to, że będzie jeszcze jakiś jeden atak szczurzy. No ale dobra, tam jeszcze dam strzelców. A chwila, tutaj w sumie bym zniszczył te dwa kawałki muru, żeby blanek tam trochę dorobić, bo to... Żeby trochę, żeby była tam dodatkowa osłona jednak. A i tutaj jeszcze chciałem zrobić jakąś wieżyczkę. O. Przyda się tam. Mam takie wrażenie. Dobra. No i tych 20 tutaj damy gitarę. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Albo właśnie może tutaj damy tych 20, a tych moich damy tam. Że 20 się tam pewnie nie będzie chciała nawet zmieścić. No, to znaczy, no można by tam, wiadomo, ich nastakować, tak jak tych. Na przykład teraz jak musiał ich wrócić, no to... No już tam... Jeden czy dwóch na schody chce przejść. Nadeszły wojska obiecane nam przez węża. Dawać was. Już tam zmierzamy. Wchodźcie. Powiedz, dokąd, co mamy zrobić? Was tam. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Czekamy na rozkazy. Na bramę wszyscy. Na murach nie musicie stać. Z chmielem coś jest nie w porządku, mój panie. No, tak, tak. No i dobra. Elegancka obrona, fajnie jest. Ładnie wszystko trybi. Wężowa armia przyszła z pomocą. Szkoda, że pałkarzy i kuszników nie przysłał. Bo takie jednostki wąż tworzy. Łucznicy w gotowości. A w łuczników wąż z włóczników nie będzie korzystał w ogóle. Mogę zgromadzić towary, jest mieczyk, nie jest. Trzeba zebrać 20, mamy 6, to tak się tutaj prezentuje nadal. Dobra, dajmy tak, żeby ta trójka czy czwórka może nawet. Czwórka. Wyżej, żebyście byli. No chyba nie będziecie schodzić tam na schody z powrotem, co? Czy będziecie się tu chyba trzymać elegancko? Mam nadzieję. Czekamy na rozkazy.
Jakieś polecenia? Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że to pod shiftem właśnie powinna być produkcja wszystkich, a nie pod kontrolem. Ale dobra. Zrobili tak, niech będzie tak. Tak naprawdę to tutaj powinienem mieć wszystkich łuczników, których mam stamtąd zabrać, dać tu. Ale dobra. Czekamy na rozkaz. Wojska szczura atakują. Wojska szczura atakują. I tutaj będzie wielki ostrzał. Będzie wymiana ognia. Znaczy najpierw to moi łucznicy tylko, chociaż nie no, trochę wrogich tam sięga. Nie za wiele, ale coś tam strzelają. To jest w ogóle pierwsza i ostatnia zarazem misja, na której szczur użyje ruchomych tarcz. On tutaj oprócz katapult chce postawić ruchome tarcze. No to nie moja wina, że go tak wybijam na starcie. Postawiłem mury w bardzo dobrym dla nas miejscu. O, możemy rozpoznać nawet jak się różnią namioty. Tutaj będą katapulty, a tutaj ruchome tarcze. Oczywiście, jeżeli zdążą jakieś zbudować. Tak, macie tutaj dowód. Szczur używa ruchomych tarcz, więc gdyby ktoś kiedyś chciał w nieoficjalnym patchu zmieniać szczura w krusaderze, to zróbcie tak, żeby robił katapulty i ruchome tarcze też. O ile się da botom dać ruchome tarcze, bo w sumie żaden z botów chyba ruchomych tarcz nie używa. O, ci tam, ci wężowi, tam łucznicy nie dają rady, widzę, tam padają. Nie chce mi się ich cofać już. Oczywiście nie chce mi się walczyć o jakiś tam najlepszy wynik. No i tak się już tam popsuło ich czterech. Kamienie może zaraz ich tam trafią. Trochę was przestawię. No elegancko. Dobra, oni się tam przydali i nie zwróciłem uwagi w sumie, czy oni strzelali. Na pewno ci strzelają. Ci też. Tak, coś tam strzelają. Dobrze jest. Fajnie. Znaczy, trochę mi teraz smutno w sumie, że zrobiłem tę obronę z przodu, bo gdybym ich tak na starcie nie ostrzeliwał, to byłoby więcej katapult, byłaby jeszcze jedna ruchoma tarcza. To oni powinni być pierwszymi strzelcami, którzy powinni walić do wroga. Ewentualnie to tutaj jeszcze, chociaż to by mi tutaj nie było potrzebne, jakby tu miała być dziura i wejście do mnie. To wtedy by tego nie było. Po prostu. Możliwe, żebym te mury wymienił na kamienne wtedy na przykład. Nie wiem. Mogę zrobić jeszcze więcej łuczników. Zmniejszmy trochę podatki, bo z jakiegoś powodu moja popularność nie jest najlepsza. Co ta katapulta tutaj? W ogóle już zniszczona się jeszcze tak trochę poruszała. A tam jeszcze ruchoma tarcza powstała na dole w ogóle. To trzy by były, gdyby nie to tu. Dźwięk był jakbyśmy zastrzelili człowieka, a nie zniszczyli machiny oblężnicze. Po zniszczeniu tej ruchomej tarczy. A, mogę zdążyć jeszcze naprawić mury. Bo coś ten atak się skończyć nie chce. Odparliśmy ataki wroga. Ach, tak. No. Git. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Myślę sobie, myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? No tak. Pewnie, że tak. Jesteśmy zwycięzcami. 2% tylko. Tylko 2%. Ej, to możliwe, że gdybym tych wężowych jednostek nie... Chociaż... Nie, nie wiem. Siły oblężnicze szczura zostały rozbite i odniosłeś całkowite zwycięstwo. Po powrocie dotarły do ciebie jednak wieści, że wąż złamał umowę i sam zagarnął ziemię szczura. Można się było tego po tym gadzie spodziewać. Dobra. Na ten moment to będzie wszystko, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.